Jan pisze tak. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga, narodzili, nie grzeszy. Ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. I oni koniecznie chcieli tutaj, żebyśmy myśleli, że to Chrystus nas tutaj strzeże. I napisali ten z dużej litery, aż musiałem poprawić. Na razie tutaj. Ten werset mówi o tym, że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże cię, czyli twój duch. Twój odrodzony duch cię strzeże. On cię strzeże. On mówi do ciebie. On dostał mandat od Boga, aby mówić do twojej duszy. Ten, który z Boga się zrodził. Paweł do tego stopnia, co Jan, nie pokazał tego zjawiska. W tym miejscu akurat. Jan mówi tak. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Pamiętam, jak na początku mojego nawrócenia czytałem te wersety, to na każdej literze siedział demon i mówił do mnie, nie jesteś narodzony z Boga. Wiesz o tym tak samo dobrze ty, jak ja. A wiesz dlaczego, Artur? Bo grzeszysz. Więc się nie narodziłeś z Boga. Ja bardzo nie lubiłem tego czytać przez pewien okres czasu, szczególnie jak byłem w kościele zielonoświątkowym. Ale potem zrozumiałem, co Jan rozumiał. Zobaczyłem to. On mówił o odrodzonym duchu. Że duch człowieka odrodzonego z Jezusa Chrystusa nie grzeszy. On nie może grzeszyć. On nie może grzeszyć, bo posiew Boży jest w nim. Nie ma tam miejsca na błąd. Duch Twój nie popełnia błędów. Duch Twój nie widzi błędnie. Duch Twój nie analizuje błędnie, nie ocenia błędnie. Duch Twój widzi daleko, szeroko i głęboko. Duch Twój. On narodził się z Boga. Twoja dusza nie narodziła się z Boga. Twój umysł nie jest narodzony z Boga. Jakby twój umysł był narodzony z Boga, to nie miałbyś w swojej głowie to, co miałeś dzisiaj rano przez wieczorem. Rozumiesz? Ha! Ale on się nie narodził z Boga, twój umysł. Twoje emocje też się nie narodziły z Boga. Ilu z was w tym tygodniu, proszę podnieść ręce, odważyć się, w swoich emocjach zachowało się gorzej niż diabeł? Proszę bardzo, wysoko ręce. O! O! To jest właśnie to, o czym pisał Jan. Ale ten, który z Boga się narodził, nie grzeszy. Twój duch, który spotkał się z Jezusem, nie grzeszy. Pamiętasz, kiedy spotkałeś się z Jezusem? Pamiętasz ten dzień? Pamiętasz ten moment, ten okres, kiedy spotkałeś się z Jezusem? Wtedy wybuchła w tobie bomba jądrowa. Wtedy twój duch, obumarły duch, powstał do życia. Nowy człowiek w tobie powstał. Jeszcze go nie znałeś. Myślałeś, że jesteś myślami. Myślałeś, że jesteś emocjami. Myślałeś, że jesteś decyzjami. Ale nie byłeś tym. Od tego dnia już tym nie byłeś. Od tego dnia byłeś nowym stworzeniem. Byłeś odrodzonym duchem, który nie grzeszy. Który nie błądzi. Kiedy zacząłem to wyznawać systematycznie, raptem okazało się, że poziom grzechu w moim życiu spada. Wystarczyło zacząć się przyznawać do swojego ducha. Wystarczyło zacząć wzywać imienia Jezus stąd. I poziom grzechu zaczął spadać. Wiesz, jak uruchamia się ducha? Skup się na nim. Niech twoja wiara
dotknie teraz Twojego ducha. Powiedz: Boże, jestem duchem. Boże, nie grzeszę. Boże, jestem nowym stworzeniem. Boże, posiew Twój jest we mnie. Boże, nie popełniam błędów. Boże, nigdy się nie potknę. Boże, zawsze będę widział daleko i głęboko, bo mój duch jest zjednoczony ze Świętym Duchem. To jest prawda starsza niż czas. Prawda starsza niż czas. To ona jest rękojmią Twojego zbawienia. To ona jest Twoją siłą. W to musisz wierzyć. Tego się trzymać. To musisz wyznawać. Szaka Teresele, Lama na Saka Nelele, Baha. O, bo to go wolą od glory, lara, prada, raraj. Halleluja. Halleluja. To są to, 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 Jezus, wywyższamy Ciebie. Święty Boży. Ty, dzięki któremu narodziliśmy się do nowego życia. Ty, który wzbudziłeś nasze duchy.
Zdjęcia.
lat temu. Prorok powiedział tak. Bo Jahwe jest naszym sędzią. Jahwe naszym prawodawcą. Jahwe naszym królem. On nas wybawi. Obwisły twoje liny. Nie mogą mocno utrzymać masztu w jego nasadzie. Nie można rozpiąć żagli. To też ślepi rozdzielają obfitą zdobycz. Chromi zdobywają łupy. I żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. To była proklamacja o łasce. Duch Święty, tak jak wtedy przez proroka mówi dzisiaj do ciebie. Nie patrz na to, że pewne rzeczy po twoim nowym narodzeniu osłabły, bo musiały osłabnąć. Pewne liny musiały być poluzowane. Pewne żagle przestały być napięte. Ale stało się tak dlatego, aby to, co ślepe i chrome, mogło stanąć w miejscu bohatera, zbierać łupy. Nie musisz się opierać na swoich naturalnych zdolnościach jedynie. One są dodatkiem do twojego życia. Nadnaturalna Boża moc jest dzisiaj w twoim życiu naczelną siłą. Uwielbiaj go tam teraz. Yeah.
stosownie do tego, jaki mandat od Boga dostałeś. Powiedz, władam. Władam. Dana jest mi wszelka władza i moc, aby sprawował należycie władzę i autorytet tutaj na tej ziemi. Nie poddaję się czarom, nie poddaję się manipulacji, nie poddaję się duchowi antychrysta. Moim Panem jest Jezus, ten, który zwyciężył diabła. Thank you.
Nieważne, ile dzisiaj wiesz, w jakim miejscu cię Bóg postawił, może masz duży mandat od Boga do robienia różnych rzeczy w Jego imieniu, ale jeśli nie będziemy się umieli cieszyć z prostych prawd, to krucho. Jak nie będziemy się umieli cieszyć z prostych rzeczy, to nie będziemy się cieszyli z rzeczy innych, większych. W zeszłym roku, jak spadł śnieg i wyszłam na spacer z naszą suką i z Sarą, to po prostu od tak sobie rzuciłam się w zazdę. I takiego tam pajaca musiałam robić na tej, w tej zazdzie. I Sara do mnie mówi, mamu, jaki obciach robisz, wstań z tej zazdy. Ja mówię, ale czemu? Ja za mało lata wyglądałam przez okno i cieszyłam się, że pada śnieg, że będę mogła wyjść, lepić w ogóle kulki, lepić bałwana. I cały dzień w sobotę spędzało się w ogóle na dworze. Początkowo się w domu zrobiło swoje rzeczy, ja akurat musiałam wycierać meble fornitem, bo u nas w domu były meble na wysoki połysk. Potem troszkę popracowałam, a potem mogłam pójść na dwór i cieszyć się śniegiem. I to się przekłada potem na chodzenie z Bogiem. Jeśli nie będziemy umieli się cieszyć z prostych rzeczy, wiecie o co chodzi? To będziemy potrzebowali coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Kto jeszcze wyciągnie jakiegoś asa? Asa z rękawa wyciąga czarownik, a my nie jesteśmy czarownikami. Tu nie ma żadnego asa. Jezus zwycięży! Rozumiecie? Jezus zwycięży! Powtarzamy po Jezusie! Co tu więcej szukać? Czego więcej szukać? Zbawiony jesteś, uwolniony. Stara natura umarła, żyje nowy człowiek. Nowy człowiek, który ma się cieszyć ze zbawienia. Amen. Ze zbawienia swojego. W tym słowie zbawienie jest potęga i moc. Zbawiony od teraźniejszego wieku złego, od wszystkiego tego, co próbuje dać świat i natknąć świat. Rozumiecie? Zbawiony jesteś. Z łaski przez wiarę jest twoich uczynków. Cieszcie się swoim zbawieniem. Patrzcie, proste słowa piosenki. Proste słowa piosenki, czego jeszcze potrzebujemy. My jesteśmy w stanie wzbudzić tutaj potężną manifestację Bożej chwały. To my, Kościół Boga żywego. Dana jest nam wszelka władza i moc. Dany jest Tobie głos z nieba, autorytet Świętego Ducha. Podnieś głos, nie myśl o tym, w jakim stanie jesteś. Każdy z nas jest w jakimś stanie, co to nas interesuje. Kiedy chodzimy z Bogiem, kochamy i jesteśmy kochani, to co Cię to obchodzi, co dzisiaj zajrzysz? Może na jakiejś półeczce w Twojej duszy jest jakiś papierek z jakimś maleńkim, suchym główienkiem. Co to z tego? Kiedy będziesz uwielbiał Boga, zanurzał się w Jego obecności, ten papierek z tym suchym główienkiem po prostu spadnie, ponieważ wiatr Świętego Ducha zwali Jego. Amen. Tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wysłonić
Jezusa, osobowego Jezusa Chrystusa, kiedy zagłębiamy się w to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Jest to najcudowniejsza rzecz, jaką możemy zrobić. Nie podchodzimy do żadnej prawdy. Od tak po prostu, że ktoś to zrobi. Zrobiła to osoba. Umarł za ciebie człowiek żywy. Żywy człowiek. Oddał za ciebie swoje życie. Żywy człowiek oddał za ciebie swoje życie. My dziękujemy Tobie, że poznaliśmy Ciebie, Jezus. Dziękujemy Tobie, że światło Twojej Ewangelii dotknęło naszego życia. My dziękujemy Tobie, że zmieniłeś bieg naszego życia, że możemy być teraz częścią zupełnie innego planu, innej historii. Dziękujemy Tobie za to. Uwielbiamy Cię. Dziękujemy Tobie, że wszystko to, co należało się nam z powodu naszej grzeszności, spadło na Ciebie. Amen. Dziękujemy Tobie, że możemy być w wolni od grzechu, od choroby, od ubóstwa, od wszelkiego przekleństwa. Dziękujemy Tobie za to. Dziękujemy Ci, że Twoja krew obmywa nas z wszelkiego grzechu, z wszelkiej pomyłki, z wszelkiego błędu. Uwielbiamy Ciebie za to. Alleluja. Uwielbiamy Ciebie za to. Dziękujemy Tobie, że przez nasze życie będą się nawracać ludzie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Tobie, że do czegokolwiek się dotkniemy, będzie nam się powodziło. Dziękujemy Tobie, że czegokolwiek dotknie się nasza ręka, gdziekolwiek postawimy swoją nogę, tam będzie sukces. Uwielbiamy Ciebie za to. Uwielbiamy Ciebie za to. Jesteśmy świadomi tego, co wykonało się w naszym życiu. Jesteśmy świadomi potężnego zbawienia, które się zamanifestowało w naszym duchu. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, że jesteśmy kochani i że możemy kochać. Dziękujemy Ci, że jesteśmy kochani i że możemy kochać. Żebyś nie zgadzał się na wszelką niewolę. Jakąkolwiek niewolę, którą widzisz u siebie, jeśli gdzieś w czymś nie jesteś wolny, to nie przechodź do porządku dziennego. Tyle tak. Nie chciej tego. Wyrzeknij się tego. Powiedz, nie chcę, Boże, tego. Ty umarłeś za mnie, abym był wolny we wszystkim. Abym się nie cofnął, abym się rozwinął. Nie zgadzaj się z niewolą. Przekryj niewolę w Twoim życiu.
powiedziałeś, że poznamy prawdę i prawda nas wyswobodzi. Że poznamy prawdę i prawda nas wyswobodzi. Uwielbiamy Ciebie. Płynie Tobie uwielbienie, Tobie Ojcze, Tobie Ojcze. Uwielbienie, serca się płynie.
znaki i cuda. Rozumiesz? Halleluja! A kata safaka dla nas. Aż Duch Święty zacznie działać. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo religia produkuje niedowartościowanych ludzi. Niedowartościowanych. Jak ktoś ma małą wartość, to szuka kogoś większego, na kogo się może powołać. I mówię, ja się powołuję na Jezusa. Ja się powołuję na Jezusa. Ale ty się nie musisz powoływać na Jezusa. Bo Jezus jest zjednoczony. Thank you.
tam nie zapędzi. Nigdy. Hakata sara la rachata na fada se. Zobacz to. Halleluja. To twoje prawo. Twoje prawo do wolności. Twoje słowo mówi, że ten, kto ma, będzie mu dodany. Ja modlę się, Ojcze, o to, aby kolejny czas, kolejny rok był rokiem inwestowania w to, co mam. Amen. W to, co mam. Odsuń od siebie wszelką iluzję. Jeśli do tej pory coś nie wydało żadnego owocu i ty tak naprawdę się w tym nie zaangażowałeś, znaczy, że nie masz tego czegoś. Skup się na tym, co masz. Amen. Patrz, co jest twoim pragnieniem. O czym myślisz, o czym nie jesteś w stanie nie myśleć nawet przez 5 minut. Jeśli o czymś nie jesteś w stanie nie myśleć nawet przez 5 minut, to znaczy, że to jest to coś, co Bóg włożył w ciebie. Powiedz mi, mam to. Jestem tego świadomy. Biorę to do swojej ręki. Biorę tą perłę. Biorę tą perłę. I dziękuję Tobie, Ojcze, że do tego, co mam, będzie mi dodane. Odsuwam iluzje. Puste przebiegi. Iluzyjne wizje. Porzucam to. Biorę to, co jest moje i postanawiam przez moc Świętego Ducha i przez świadomość to, kim jestem w Chrystusie Jezusie, rozbudować to, co mam do granic możliwości. Będę w tym wytrwały. Będę w tym wytrwała. Obłożę to modlitwą. Obłożę to wiarą. Ojcze, dziękuję Ci, że przychodzi wolność w tym temacie. Alleluja. Że odchodzi wszelkiego rodzaju zabawa, odchodzi głupota, a przychodzi realność chodzenia z Tobą w wierze. Uwielbiam Cię za to. I dziękuję Ci, że to się będzie działo na naszych oczach. Będziemy to oglądać. Manifest obdarowań Bożych. Amen. Ja dziękuję Ci za to. Ja dziękuję Tobie. Jezus otworzył drzwi więźniom i obdarował darami. Każdy, co się ma. Nie ma takiej osoby, która nie ma nic. Ale często przez niskie poczucie własnej wartości człowiek nie chce zajrzeć w to coś prawdziwego, co ma. Każde dziecko chce być bohaterem. Nasz syn, jak miał 5 lat, zakładał na swoją twarz taką maskę i taki malutki miał w ręku nożyk, taki sztylecik i powiedział do mnie, jak będziesz przekraczała ten próg, to cię załatwię. On tak miał, bo był dzieckiem. Chciał się bawić. I tak mają dzieci. Dzieci chcą się bawić. Dzieci nie do końca są w ogóle świadome. Ale wierzę, że jesteśmy już w takim miejscu, że pewien etap jest za nami. Że pewien etap jest za nami. Że odszedł etap tak zwanej zabawy. I przychodzi realne spojrzenie w to, co mam. I właśnie to, co mam, obkładam to wiarą. Nikomu niczego nie zazdroszczę. Ponieważ wszyscy jesteśmy oryginałami. Amen. Tu nie ma czego zazdrościć. Lepiej odczytać się prawidłowo i być kimś wspaniałym w swoich oczach, niż stać w czyimś cieniu. W cieniu czyjegoś blasku. Wiecie, perła ma to do siebie, że każda perła błyszczy i ona w ogóle nie jest, nie wygląda gorzej przy innej perle. Wiecie, o co chodzi? Perła to perła. Amen. Perła to perła. U nas na osiedlu jest taka suka perła, w ogóle nie wygląda jak perła. Jest takim grubym rezerwem, ale jest nazwana perłą. Ale nie o takiej perle mówię. Jesteś perłą. Z uwagi na Jezusa Chrystusa. On oddał za Ciebie swoje życie. Bo dziękuję Ci, Boże,
że jestem wolny od tego, żeby się źle odczytać. Prawidłowo się odczytałem i zamierzam teraz to rozwinąć. Kolejny rok będzie dla mnie rokiem, gdzie rozwinę to, co mi dałeś. Rozwinę to, co mi dałeś. Wcale nie czuję się gorszy, że nie jestem jakimś tam apostołem czy ewangelistą, ponieważ służba normalnego wierzącego to jest, wiecie co, normalny wierzący chodzi, głosi Ewangelię, uzdrawia chorych, wypędza demony i wskrzesza. Nie trzeba po prostu być na jakimś urzędzie. Bycie na urzędzie to jest po prostu ogromna odpowiedzialność. Spójrz na to w taki sposób. Dziękuję Ci Boże, że jestem pewien, że jestem prawidłowo odczytany i odczytany. Ubogacę tym królestwem. Kiedyś pewna osoba pomodliła się o mnie taką modlitwą. Ojcze, modlę się, aby Agata zajęła swoje miejsce w Kościele. I ja też tak modlę się o was, abyście zajęli swoje miejsca adekwatne do tego, kim jesteście autentycznie. Powiedz, Boże, dziękuję Tobie, że zajmę takie miejsce, jakie jest mi przypisane. Nie wyżej i nie niżej. Nie wyżej i nie niżej. Zajmę takie miejsce, jakie jest mi przypisane. A może naprawdę czujesz się bardzo wysoko, ale towarzystwo, w którym się znajdujesz, mówi do ciebie: nie, na pewno nie ty. To wyjdź z tego towarzystwa. Amen. To wyjdź z tego towarzystwa. Nie pozwól, aby czary wpływały na to, że nie będziesz się rozwijał. Amen. Wedle Bożego powołania. Nie wyżej i nie niżej. Zgodnie z Bożym mandatem. Zgodnie z Bożym mandatem. Nie wstydź się tego, bądź tym wiarygodny. Żyj tak, na kogo zostałeś powołany. Niech Twoje życie będzie podporządkowane w każdym calu. W każdym calu. Uwielbiamy Ciebie. Halleluja. Dziękujemy Tobie za Kościół. Ja dziękuję Tobie za Kościół. Dziękuję Tobie za Kościół. Złożony z ludzkich dusz. Dziękuję Tobie za każdego brata i za każdą siostrę. Ojcze, ja dziękuję Tobie za prawidłowy rozwój w Duchu Świętym. Ja dziękuję Tobie za to. Uwielbiam Cię. Ja dziękuję Ci, że każdy zajmuje odpowiednie miejsce. Uwielbiam Cię. Każda kobieta, każdy mężczyzna, każdy młodzieniec, każdy nastolatek, każde dziecko zajmuje swoje miejsce odpowiednie. My przywracamy prawidłowy porządek w imię Jezusa. Cokolwiek będzie krzyczał diabeł z zewnątrz, my wiemy, kim jesteśmy. Wiemy, jaki mandat dostaliśmy od Boga. Wiemy, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy. Nigdy nie zejdziemy z miejsca autorytetu i zarządzamy w imię Jezusa. Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał, wołam święty.
Thank you.
Yeah.
Jeśli nie wiesz jeszcze, kim dokładnie jesteś, a chciałbyś się zaangażować w cokolwiek w Kościele, to zrób ten pierwszy krok. Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś nie wie, co ma zrobić, ma przyjść do swoich pasterzy. Przyjdź i zapytaj, w co mamy się zaangażować. Bądź częścią listów Boga. Powiedz, że chcę być częścią. Nie chcę być obserwatorem. Chcę być częścią. Chcę być częścią tego, co tutaj się dzieje. Nie chcę stać słowem. Jego jako Pana swojego życia, to narodzisz się z Bożego Ducha.
przyjmuje Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, rodzi się do nowego życia. Jego duch się rodzi do nowego życia. Nagrodą będzie to, że po śmierci pójdziesz do nieba. A tu na ziemi będziesz miał możliwość prowadzenia zwycięskiego życia przez moc Świętego Ducha. Oto Ewangelia. Ci ludzie ją przyjęli. Przyjmij ją dzisiaj ty. Dzisiaj słyszysz ten głos. Dzisiaj nie odrzucaj tego poselstwa. Dzisiaj prostym aktem wiary przyjmij Ewangelię. Nieważne, w czym się wychowałeś. Nieważne, jak kładziłeś do głowy. To wszystko jest nieważne. Ważne jest to, czy teraz uwierzysz moim słowom. Jeśli uwierzysz moim słowom, po śmierci pójdziesz do nieba. Skorzystaj z tego. Sprawni życiowo Twoją sprawnością. Dziękujemy Ci, Święty Duchu.